Witamy Państwa bardzo serdecznie z sali wystawowej Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie. Mamy dzisiaj przyjemność otwierać wystawę artysty Michała Marka Czarny Mniszek – Utrwalanie ulotności. Jest to już ostatnia wystawa w tym roku kalendarzowym w naszym BWA. Będzie z nami do 31 grudnia i równocześnie jest to kolejna wystawa w tym roku, w trakcie której komunikujemy się z Państwem przy pomocy internetowego łącza. Niestety epidemia wirusa nie ustępuje, musimy zaakceptować tę sytuację taką, jaka jest i żywić nadzieję, że już wkrótce to się skończy i znów galerie, teatry, kina, muzea otworzą się dla publiczności. Dla nas jako pracowników galerii, jak i dla samych artystów nie jest to sytuacja normalna, nie jest to sytuacja komfortowa, nic nie zastąpi bezpośredniego, żywego kontaktu z publicznością. Jest z nami dzisiaj bohater dzisiejszego wieczoru, autor prezentowanych tutaj prac, czyli artysta związany z Wrocławiem, pan Michał Marek. Witamy Cię, Michale, bardzo serdecznie. Witam również. Jest z nami również pan Marek Burdzy, starszy specjalista, aktor i artysta w jednej osobie. Dzień dobry, panie Marku. Michale, bardzo się cieszę, że mimo tych trudności, o których już wspomniałem, ta planowana od dłuższego czasu wystawa wreszcie doszła do skutku. Dla mnie jest to wspaniałe wydarzenie, cieszę się niezmiernie. Czekałem na tę wystawę długo i jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, co mogę tutaj zobaczyć. Cieszę się, że wystawa jest dzisiaj w Krośnie. Michał, mimo że przedstawiłem się jako artystę wrocławskiego, bo jesteś związany z Wrocławiem, tam mieszkasz, tam pracujesz. Jesteś pracownikiem dydaktycznym Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak, dokładnie. I kilka dni temu zaledwie byliśmy w pięknym, jak zwykle, Wrocławiu. Byliśmy w Twojej pracowni, w Centrum Kultury Zamek. Absolutnie cudowne, wspaniałe, magiczne miejsce, ale Twoje korzenie przecież pochodzą z Podkarpacia. Jesteś synem ziemi krośnieńskiej, można tak powiedzieć. Tak, no nigdy tutaj, nawet nie, że zapominałem o tym, a wręcz przeciwnie, chciałem to wykorzystać to w jakiś sposób, wracając do takich wcześniejszych moich cykli malarskich, które nawiązywały bezpośrednio do tutaj pejzaży podkarpackiego. I czuję się bardzo związany tutaj z tym miejscem. Zawsze czekam na przyjazd. Rzadko to się odbywa, no raz, dwa razy do roku, ale zawsze jest to wielkie święto dla mnie i celebracja tego czasu. I mam nadzieję, że się tego nie wstydzisz i że nie uciekasz od tego, ale pragnę podkreślić, że swoje pierwsze kroki na swojej artystycznej edukacji stawiałeś właśnie tutaj w Krośnie, w Liceum Plastycznym imienia Tadeusza Brzozowskiego. Tak, to właśnie był pierwszy, to nawet może nie pierwszy, ale już jakby kontynuacja tego, bo gdzieś tam od dziecka to zawsze towarzyszyła ta strona wizualna i jakoś to poszło wszystko w tą stronę. Także w Liceum Plastycznym już była kontynuacja tych wszystkich zainteresowań, którą później kontynuowałem jako student na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. Ale rozumiem, że był to na tyle istotny etap w Twoim życiu, że nie odcinasz się od tego, tylko nie identyfikujesz się. Absolutnie tak. Cały swój przewód doktorski oparłem o tutaj elementy właśnie pejzażu związanego z tym miejscem. Także gdzieś mi się udało we Wrocławiu przemycić te wątki swoje i jakoś tam one zafunkcjonowały w dobry sposób. Czy nie jest to tajemnicą, możemy zdradzić, że jesteś teraz w trakcie procesu habilitacji, tak? To znaczy, to może za dużo powiedziane, przymierzam się do tego od dłuższego czasu, ale ten czas już jest coraz bliżej. Coraz bliżej, trzymamy kciuki, Michał, i może chciałbyś coś od siebie? Tak, chciałbym kilka słów powiedzieć na pewno. O samych obrazach może nie za dużo, bo będzie jeszcze na to czas. Tylko tyle chciałbym dodać, że jest to wybór prac, które powstały na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Jest tutaj, wydaje mi się, taki wyselekcjonowana dość mocno część tej twórczości. I to chyba wystarczy na ten moment o samych obrazach. Ale
chciałbym się skupić też na podziękowaniach tutaj dla kilku osób. No, przede wszystkim te podziękowania kieruję w stronę Krośnieńskiego BWA, gdzie dyrektorem tej placówki jest pani Ewelina Jurasz. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tej wystawy, jak i całej ekipie BWA, w szczególności tutaj panu Grzegorzowi Stefańskiemu, panu Markowi Brudzewu. Przyjemność i zaszczyt, a także Michał, towarzyszyć ci. A także Krzysztofowi Bryneckiemu, bo bez was by tutaj ta wystawa by tak nie wyglądała. Chciałbym jeszcze rzecz słówko, znaczy takie podziękowania krótkie dla mojego przyjaciela, profesora Mariana Waldemara Kuczmy, który napisał taki krótki anons do tej wystawy, gdzie on służył do, jak ta no, była no, anonsowana wystawa, taki on też towarzyszy tej wystawie tutaj. Ale kiedy już wiedziałem, że ta wystawa jest zaplanowana, nie? Bo to się planuje z wyprzedzeniem dużym. To zamarzyło mi się, żeby kilka słów na otwarciu powiedział wspaniały malarz, pedagog tutaj Krośnieńskiego Liceum Plastycznego, wieloletni, również i mój nauczyciel i przede wszystkim mistrz. I no, sprawy się tak potoczyły, że jesteśmy tutaj sami bez pana profesora, ale pan profesor Wójtowicz napisał krótki tekst do tych obrazów, do tej wystawy, za co jestem mu bardzo ogromnie wdzięczny i wzruszony. Jestem przekonany, że profesor Piotr Wójtowicz ogląda nas w tej chwili. Pozdrawiamy serdecznie. Za pośrednictwem internetu jest obecnie tutaj z nami. Cieszymy się niezmiernie. Panie Marku, jeśli pan by mógł wykorzystać swój odkryję tutaj aktorski talent i przeczytać te kilka słów. Odkryję tę tajemnicę, o której mówimy, mianowicie nieobecny artysta, malarz Piotr Wójtowicz będzie za chwilę obecny przed państwem za pomocą mojego głosu. Przeczytam kilka słów, które napisał o twórczości naszego dzisiejszego bohatera, Michała Marka. Malarstwo Michała Marka, jak każda dobra sztuka, posiada pewien rys franciszkański. Mam tu na myśli prostą, leżącą u podłoża artystycznej praktyki, także jego praktyki, zdolność do empatii, do zachwytu, ale też do pewnego współodczuwania ze światem, szczególnie z tym mniejszym, słabszym, pomijanym i znikliwym. Stara prawda o ludzkiej kondycji, ale przecież nie tylko tej, mówi, że z rzeczy trwałych najbardziej trwała jest nietrwałość. Ileż to człowiek w swoim życiu zadaje sobie trudu, aby tę nietrwałość odczarować, zatrzymać, odwrócić jej bezwzględne prawo. Czyni to także sięgając po narzędzia i środki właściwe sztuce. Michał Marek, wrocławski malarz z podkarpacką metryką, swoją krośnieńską wystawę zadedykował czarnemu mniszkowi, niepozornej, dość pospolitej roślinie, czyniąc ją w swoich pracach najpierw motywem, potem znakiem, a na końcu symbolem ulotności. Podtytuł, jaki nadał swojej ekspozycji, to utrwalanie ulotności właśnie. Temat więc wywiódł od konkretu, by jednocześnie za chwilę przeistoczyć go w metaforę czegoś ogólnego. Substancję utraty, która jest istotą tej metafory, próbuje malarz wcielić w materię swoich obrazów. Tymczasem wydaje mi się, znając najnowsze, ale przecież też wcześniejsze prace artysty, że ona sama w jakiś podstawowy i niespodziewany sposób, być może zanim został odnaleziony dla niej wspomniany model, już niejako czekała gotowa na jego przyjęcie. Medium było zdolne znaczyć, zanim nadano mu przyczynę znaczeń. Bowiem paradoks pracy każdego malarza, o ile nim jest rzeczywiście, polega na tym, że modelem posługuje się jako pretekstem jedynie, być może nawet w stopniu najmniej istotnym. Tym,
co okazuje się być dla niego daleko ważniejsze, za czym tęskni i wciąż pragnie dla siebie pozyskać, to malarskość. Pewien jej szczególny i niepowtarzalny rodzaj. To ona jest pierwszym tematem obrazów i malarstwa. Jak można by ją określić? Czym ona jest? Najprościej mówiąc, jest ich czysto fizyczną, atomową niejako i zarazem duchową treścią. Jaka jest zatem malarskość obrazów naszego autora? Otóż jej prawda jest efemeryczna właśnie, pełna intrygującej, przewrotnej mocy, zarówno wtedy, kiedy reprezentuje żywioły roślin, powietrza i wody, ale także wówczas, gdy przedmiot czy zjawisko znika i zewnętrzna rzeczywistość opuszcza obraz. Co zostaje wówczas? Zostaje sama niejednoznaczność, nostalgia, melancholia i ulotność, która głęboko utrwala się w naszej pamięci. I w tym jest wygrana malarza i jego malarstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli pan profesor nas ogląda w tej chwili, chciałbym bardzo podziękować za ten głos z dwóch powodów ważny. Po pierwsze, pan profesor jak zwykle w swoich uwagach trafia w sam punkt, w dziesiątkę. Po tych słowach już nic dodać, nic ująć nie można. Po drugie, dla mnie jest to ważne, gdyż jako regionalny patriota cały czas podkreślam, Michał, to, że jednak wywodzisz się stąd, tutaj zaczynałeś i głos twojego profesora z Liceum Plastycznego wydaje mi się niezwykle istotny właśnie w tym momencie, kiedy przyjechałeś z wystawą do Krosna. Może to jest dobry już czas, żeby poprosić pana operatora, aby pokazał naszej publiczności pracę artysty. Tak jak powiedziałem, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, ale być może nawet za pośrednictwem monitora komputera uda się przynajmniej część doświadczyć tego, co my mamy tutaj przed sobą na żywo. No, dodam, że jest to takie pierwsze moje doświadczenie tego typu wernisaż, więc jeszcze nie jestem tak obeznany w tym procesie, no ale musimy się do wszystkiego jakoś przyzwyczaić. No, mam nadzieję, że właśnie mam nadzieję, że nie musimy się przyzwyczaić, że to jest tylko no moment, że to za chwilę się zmieni, wróci do normalności. Oczywiście nic nie zastąpi osobistego rozpoznania twórczości, osobistego oglądu rzeczy. Może się nam i Państwu wydać troszeczkę to niezręczne, aby artysta sam opowiadał o swoich obrazach. Ja bym jednak poprosił Cię, Michał, spróbuj, nie chcesz tego robić. Wiem, więc proszę Państwa, właśnie tytułem i gwoli wyjaśnienia, tak jak już wspomniał Pan Grzegorz, Piotr Wójtowicz w sposób wręcz precyzyjny określił główne cechy tego malarstwa. Nie chodzi tu o ulotność, o której jest mowa w tytule wystawy. Chodzi tu o to wrażenie tak dojmujące, tak rozległe, tak wszechstronne, które obejmuje widza, że jestem ciekaw, czy Państwo zadacie sobie trud, jeśli będziecie teraz, w czasie rzeczywistym, czy później, kiedy będziecie po raz kolejny odtwarzać ten film z otwarcia tej wystawy. Czy faktycznie zobaczycie w tych obrazach, że ulotność to jest tylko pierwsze wrażenie, a poza tą ulotnością pojawia się nostalgia, melancholia, pojawiają się wszystkie bardzo delikatne stany psychiczne, którymi artysta się kieruje, tworząc obraz. Wypowiedzią artysty są jego prace. Wielokrotnie spotykałem się z tym, iż artyści niechętnie komentują swoją twórczość właśnie z tego tytułu. Już się wypowiedzieli. Obraz, instalacja, rzeźba, to jest ich wypowiedź. Gdyby umieli opowiedzieć, pewnie by zwerbalizowali, napisali albo wygłosili przemówienie. To znaczy właśnie... może no gdzieś tam oczywiście, znaczy ja szczerze mówiąc od zawsze miałem taką trudność o mówieniu o swoich pracach. Niemniej jednak musiałem się do tego przyzwyczaić jako wykładowca akademicki, bo przecież przewód doktorski to jest nic innego jak tylko pisanie o
świadomości malarstwa. A to, że nie chcę tutaj tego teraz robić, to już tutaj w słowach pana profesora Piotra Wójtowicza już padło wszystko, co miało paść, więc tutaj nie chcę tego po prostu dublować, czyli to z tego względu wynika. Zrozumiałe. Ja miałem to szczęście, że przed otwarciem wystawy widziałem niezliczoną ilość rysunków, szkiców, notatek malarskich Michała. Żałuję nieco, że one nie znalazły się na wystawie, natomiast szanuję koncepcję samego twórcy, który chciał, żeby ta wystawa była klarowna, czysta. Natomiast te wszystkie prace, które miałem szczęście oglądać, w jakiś sposób tłumaczą i pomagają nadążać za tym tokiem nie myślenia, ale za tokiem widzenia artysty. Uderzyło mnie to, Michał, że bardzo często wychodzisz od konkretu. Obiekt, który znajdujesz w naturze, przenosisz na medium w charakterze niemalże takim naturalistycznym, a dopiero w późniejszym procesie ten obiekt zaczyna zanikać, tracić na konkretności, a zaczynają wybijać się pewne wartości właśnie malarskie, czy nawet jak w niektórych pracach widziałem, dążyłeś do pewnej, nie wiem czy to nie za dużo powiedziane, ale takiej ornamentacji, tak jak w motywie fali morskiej, to mnie uderzyło bardzo, bardzo mocno. Ona w pewnych pracach dochodzi do momentu, kiedy niemalże stała się właśnie barokowym ornamentem, potraktowanym oczywiście bardzo po malarsku, żywiołowo, ale ten proces był tam niezwykle czytelny. Dziękuję za te spostrzeżenia i faktycznie nieraz, a nawet może i zawsze pierwsze spotkanie z motywem jest bezpośrednio w naturze. To już może już to nie jest takie popularne, ale i zanika, bo pracując na uczelni ze studentami widzę, że tej pracy z naturą jest coraz mniej. Oczywiście nie mówię o pierwszym roku, który tam rysuje z modela, ale później już gdzie jakby te procesy, świat się stał szybszy, tym samym i te procesy wszystkie też stają się szybkie, ale chyba to nie jest do końca dobra droga w tej materii. W tym miejscu wydaje mi się ważne przytoczyć słowa Emila Zoli, ja bardzo często do nich się odwoływałem, który mówił, że sztuka to jest właśnie natura przetworzona wrażliwością, osobowością artysty. Panie Marku, oddaję panu głos. Wspomniał na początku Michał Marek o swoim koledze akademickim, o profesorze Marianie Waldemarze Kuczmie, który specjalnie dla niego przygotował króciutką charakterystykę. Pozwolicie państwo, że przytoczę tę charakterystykę. Kontemplując kameralne malarstwo Michała, odnajduję w nim specyficzne niedopowiedzenia, pewien rodzaj refleksji, tajemnicy, czy wręcz metafizyczne przesłania. Jego płótna tworzą ulotną, ale jednocześnie przemyślaną strukturę na płaszczyźnie. Dyskretnie przemyca znak, wpisując wysublimowany fragment natury. Rzeczy zwykłe stają się tym samym niezwykłe. Mikroświat przeobraża się w makroświat. Jest dla mnie malarstwo Michała olśnieniem, czy przywołując Józefa Czapskiego, jego obrazy są cichymi źródłami, nad którymi się trzeba nisko pochylić, aby poczuć ich smak. Widzicie państwo, to prawie poezja. Artyści wizualni bardzo często, próbując określić swoje prace, mówią o nich językiem poetyckim. Nie da się w sposób naukowy omawiać tajemnicy obrazu. Michał, jeśli mogę zauważyć, to w tym twoim bardzo niejednoznacznym, wielowątkowym, wielowymiarowym malarstwie, twórczości, no, fascynuje mnie ta twoja taka biegłość i to, z jakim pietyzmem odnosisz się do techniki malarskiej, do
do tego zdrowo rozumianego warsztatu. W tych pracach jest to czytelne na pierwszy rzut oka. Fascynuje mnie to i to dotyczy to nie tylko tego cyklu, który oglądamy w tym momencie, ale również twoich starszych prac, że nawet w tych pracach, w których ujmujesz koloru, w tych monochromatycznych kompozycjach, one mimo wszystko są rozwiązane w sposób bardzo malarski. Dla mnie jest to świadectwo takiej ogromnej intuicji. Nie wiem, na ile jest to wypracowane, na ile jest to wrodzone, na ile jest to zbieg różnych jakby czynników, ale jest to w twoich pracach bardzo, bardzo widoczne. Je się po prostu dobrze czyta, one żyją. To jest malarstwo żywe. To są obrazy, które można oglądać każdego dnia, dzień po dniu, i one za każdym razem przemawiają. Warsztat jest szalenie ważną sprawą w tej naszej robocie. Już szybko sobie zdałem sprawę w liceum plastycznym podczas zajęć właśnie z panem profesorem Piotrem Wójtowiczem, że oprócz tego, że trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć, to jeszcze trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jak to zrealizować, jak to zakomunikować. I tutaj nie zawsze te rzeczy idą w parze z tego, co obserwuję, a no tutaj mamy salę, ja to nazwałem gabinetem rysunku na swoje takie potrzeby. Ale właśnie, Grzegorz, wspomniałeś wcześniej o tych szkicach, które widziałeś, nie? Które były zapisem właśnie tych motywów związanych z naturą. Ja nigdy nie sądziłem, że, bo to te rysunki, nie wiem kiedy powstały, po prostu gdzieś była potrzeba, mówię o tych, które są tu na sali, i nigdy nie sądziłem, bo tamte mają inny charakter, pewien zapisu, natomiast te stanowią pewną autonomię. Jakoś ja jestem osobiście jakoś z tych prób są mniej lub bardziej udane, ale sam jestem w takim zaskoczeniu, że to przyszło tak po prostu, pojawiło się. Może nie nagle, ale to się zbierało i stwierdziłem, że tu się zaczyna coś tworzyć, właśnie jakaś kwestia autonomiczna związana z rysunkiem, bo nigdy nie pokazywałem rysunków na swoich wystawach. Może gdzieś tam, sporadycznie. To jest pierwszy taki mój pokaz większy, związany z rysunkiem. Ta forma nobilitacji tego pierwotnego zapisu, pierwotnego szkicu, który faktycznie bardzo wielu artystów podkreśla, że dopiero z latami swojej twórczości odkryli pewną wartość dodaną, która istnieje w rysunku jako taki. Michał, w mojej ocenie, w tym oglądzie, którego tutaj dokonuje cała wystawa, jest szalenie spójna. I ten twój język, ten charakter pisma jest czytelny, rozpoznawalny w każdej pracy. Te rysunki, notatki rysunkowe, o których wspomniałeś, dla mnie są szalenie istotne. Nie wiem, czy to dobry moment, żeby na wystawie jednego artysty wspominać o innym, ale miałem przygodę taką właśnie z Józefem Czapskim. Przed laty, pewnie 3 dekady temu, odkryłem malarstwo Józefa Czapskiego, które w jakiś sposób mnie niezwykle urzekło. Ja do końca nie wiedziałem, co ten Czapski w sobie ma, że mnie tak porywa. Zrozumiałem to dopiero, gdy zacząłem czytać jego dzienniki, jego pamiętniki. On cały czas tam kreślił, szkicował na marginesach, bas grał, ale tam, właśnie w tych notatnikach rysunkowych, był ten właśnie proces twórczy. Widząc te rysunki, ja dopiero zacząłem rozumieć, co jest do zobaczenia w obrazie. To samo zobaczyłem właśnie u ciebie. Właśnie w tych szkicach, w tych rysunkach, które są niezwykłym dopełnieniem tej wystawy. No, kończymy powoli chyba to nasz dzisiaj ten wernisaż
bardzo z ograniczoną publicznością bardzo na żywo. Natomiast chciałem podziękować. Natomiast chciałem podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami po tej stronie drugiej ekranu. Pomacham do was. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Zapraszamy oczywiście do galerii w nieco lepszych czasach. Mamy nadzieję, że epidemia nie będzie trwać wiecznie. A oczywiście sztuka w każdym ze swoich przejawów jest na tyle ważna w ludzkim życiu, że mamy nadzieję, że Państwo sztuki nie opuścicie. Zostaniecie ze sztuką od dziś już na zawsze. Ja ciągle staram się być optymistą i liczę, że do końca listopada jeszcze sytuacja jest taka jak dzisiaj, a z początkiem grudnia restrykcje zostaną poluzowane. Wtedy zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie. Naprawdę warto zobaczyć te wystawy. Michał, gratuluję Ci bardzo serdecznie. Jeszcze raz chcę podkreślić to, że cieszę się, że to wydarzenie doszło do skutku. Ja również bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.